Cześć, witam wszystkich dzisiaj. Dzisiaj bym chciał pokazać, jak można oglądać filmy, nie potrzebując w ogóle do tego komputera, jedynej aplikacji na telefon system Android. Co nam będzie potrzebne? Można tak, będzie nam potrzebna aplikacja na Androida i aplikacja na telewizorze. Ta aplikacja można ściągnąć ze sklepu Samsunga. Ta aplikacja się nazywa TVCast. Ona jest darmowa. Ja już mam zainstalowaną. Mogę ją uruchomić. Pokażę Wam, jak wygląda. I tak to ona wygląda. I co będzie dalej potrzebne? Zaraz Wam pokażę. Okej, co dalej robimy? Przechodzimy do sklepu Google i wpisujemy tutaj aplikację do wyszukania TVCast. To jest ta aplikacja, ja już ją zainstalowałem. Można ją otworzyć. To jest ta aplikacja. Automatycznie, kiedy telewizor połączy się z naszym telefonem, pojawi się Connect. Dodatkowo trzeba wiedzieć, jaki się ma adres IP. Ja mam połączenie przez Wi-Fi, to jest mój adres Wi-Fi. Wpisujemy go. To jest nasze urządzenie IP tutaj. Z końcówką 102. I taką końcówkę musimy wpisać tu w nasz telewizor. Jeśli dobrze wpisaliśmy nasz adres IP, to czerwone pole zamieni się w connect. Tak więc ustawiamy, jak mieliśmy na naszej komórce, to był adres 102. Teraz pojawiło się okno, że jest połączony connect. Możemy teraz sprawdzić, czy nasz telefon dokładnie przesyła informacje do naszego telewizora. W tym celu możemy sprawdzić, klikając ten link, jak wszystko jest w porządku, to zacznie się ładować testowy obraz. Tak więc widzimy, że obraz został załadowany i wszystko jest w porządku. Teraz możemy sprawdzić dowolny link. Ja polecam stronę cda.pl. Tam są różne rodzaje filmów. Tak więc wpisujemy cda.pl. cda.pl. Iść. Tak, możemy wpisać film, powiedzmy James Bond. Bierzemy. Wyszukaj. Klikamy w link. Przesuwamy, no i wybieramy, powiedzmy, Casino Royale. Tu na dole powinno wyczytać nam, że znajduje link do odtwarzacza. Tak więc się pojawił. Klikamy tu i sprawdzamy, czy na naszym telewizorze ten film się otworzy. Trochę to może zejść, bo zależy od szybkości internetu. Już się buferuje. Tak więc film zostaje odtwarzany. Możemy go sobie go włączyć na większy ekran.
tak możemy oglądać filmy z dowolnej strony nawet. Stop, popatrzmy na inne filmy. Cofamy się. Możemy wpisać. Trochę, że mi źle pisać przez ten, ale powinno zadziałać. Klikamy tu. Na dole powinien się link pojawić. Pojawił się, klikamy w ten link. I automatycznie tu na naszym telewizorze powinno się wczytać ten film. Widzimy, że wczytał się. Film startuje. Tak więc, jak można w bardzo prosty sposób oglądać filmy ze stron internetowych na naszych telewizorach. Tak więc dziękuję serdecznie za obejrzenie tego poradnika. Zapraszam do kolejnych, zapraszam do subskrypcji i lajkowania. Dzięki, cześć, na razie.